Dwadzieścia cztery pytania, rozmowa poranka. Państwo, drodzy słuchacze, żywo komentujecie to, co dzieje się na naszej antenie. Pan Piotr Wysocki napisał na Twitterze. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć, pani Augustynowski, że, za, że akurat szybka ścieżka onkologiczna działa. Doświadczyła tego moja mama. Dziękujemy za tę wypowiedź. I po chwili pani Kamila Bowery, nasza ukochana. Panie Jankowski, tego się nie da słuchać, co pan wyprawia dzisiaj w audycji. Tak czy owak, dziękuję pani serdecznie, że pani nas słucha. Kolejny gość polityczny dzisiejszego poranka to pani Mirosława, Stach Mirosława Stachowia-Króżecka i sprawiedliwości. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Pani, pani poseł. Przed chwilą pani Janna Augustynowska mówiła, że władza, że rząd zbyt wolno zareagował na to, co się wydarzyło w Białym Stoku. Oskarżała panią Elżbietę Witek, szefa MSWiA, że za wolno zareagowała. Co pani na to? No, z tego co mi wiadomo, było około 800 uczestników tego marszu, a, na, a jeśli chodzi o ochronę policji, to chyba około 700 funkcjonariuszy, więc wydaje się, że policja była przygotowana dobrze na ewentualne jakieś prawda, zamieszki, i moim zdaniem sobie z tym poradziła. Zresztą późniejsze postępowanie, czyli szybkie wyłapanie najbardziej awantorujących się bandziorów, agresywnych, poszukiwanie no, widziałam w mediach również wizerunek tych, których jeszcze nie zidentyfikowano, oddane już sprawy do prokuratury, także wydaje się, że policja zareagowała tak jak Donald trzeba. Donald Tusk na Twitterze pisze, kibola, antysemici, homofobia, nic nowego, tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć dość przemocy władza, która jest ich patronem. Szanowni Państwo, absolutnie potępiamy jakąkolwiek formę agresji. Marsz był zorganizowany legalnie. Został w absolutnie, moim zdaniem, dobrze chroniony przez policję. Był dobrze chroniony przez policję. i Jestem trochę szczerze mówiąc, już znużona, zmęczona taką próbą w, próbą i takim rodzajem manipulacji, gdzie od wielu właściwie lat próbuje się sympatyków prawej strony, taką polskę konserwatystów, Wkładać w takie faszystowskie ubranka i buty. Powtarzam wobec tego wyraźnie: wszelkie przejawy agresji i przemocy są przez nas potępiane i będą przez nas ścigane. A kto wprowadza w takim razie te polskie konserwatywno-faszystowskie buty, Pani zdanie? No, no przed chwilą po, podał pan przykład, prawda? No nie reaguje rząd, nie reaguje polska policja, no więc powtarzam jeszcze raz, zareagowali i ochrona tego marszu była bardzo dobrze przygotowana. Czy można powiedzieć, że tu jest jakiś element prowokacji? Bo, bo o to pytałem też dzisiaj panią Augustę, no skąd tak zastanawiam się, czy tu chodzi o to, żeby gdzieś obrazki poszły w świat, patrzcie o to się tutaj na ziole i kibole biją ludzi? No... Trudno mi jest w tej chwili ocenić, czy akurat to, co się działo w Białym Stoku, było prowokacją, natomiast moim zdaniem. Powinniśmy być przygotowani na to, że mogą być podobne prowokacje w tym okresie kampanijnym rzeczywiście przygotowywane. Dlatego apeluję, żeby w takich sytuacjach nie dać się prowokować, zachowywać spokój. Ja przede wszystkim apeluję, żeby absolutnie nie akceptować w żadnej formie przejawów agresji. Czy możemy spodziewać się w takim razie w czasie kampanii wyborczej czegoś rodzaju rozhuśniania emocji i nastrojów społecznych? Obawiam no, się, się, że powinniśmy być do tego przygotowani. Takie próby w ostatnich czterech latach przecież już widzieliśmy. Więc, więc jak mówię, no, trzeba być przygotowany również na taki rozwój wydarzeń, na taką próbę faktycznie emocjonalnego podejścia do, do różnych wydarzeń, rozchwiania tych emocji. Jeśli się nie ma programu, jeśli się nie ma pomysłu na Polskę, to być może rzeczywiście tego rodzaju sprawy będą wykorzystywane. Ale, jak mówię, apeluję jeszcze raz. Musimy być na to odporni, musimy mieć świadomość, nie możemy dać się sprowokować, a każdy akt agresji musi być absolutnie potępiany. Pani poseł, to przechodzimy w takim razie do polityki. Opozycja idzie do wyborów rozbita. Czy nie grozi wam demobilizacja, a wręcz triumfalizm? Już wczoraj Marcin Chorała mówił, że PiS i PO to jak drużyny ekstra klasy i okręgówki. Oj, 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 oj. Nie dobrze chyba. Nie, szanowny panie, absolutnie z pokorą podchodzimy do tych najważniejszych wyborów. Zdajemy sobie sprawę, że stawka jest bardzo wysoka i choć wydaje się, że opozycja na razie nie jest do tych wyborów kompletnie przygotowana, bo jak pan zauważa, rozbita i jeszcze właściwie nie wiadomo w jakiej formule do tych wyborów pójdzie, to my się na nią nie oglądamy, robimy swoje, program jest przygotowywany, jesteśmy gotowi do konfrontacji programowej i do spotkań z Polakami, żeby, żeby o tym programie rozmawiać no Po tej drugiej stronie rzeczywiście. Na razie mam wrażenie, że państwo z partii opozycyjnych przede wszystkim tracą czas, no bo na razie jesteśmy na etapie, że powiedzmy różne koalicje się krystalizują, choć gdy idzie o PSL i Kuki za to jeszcze do końca nie wiemy, jak to się ułoży. Zresztą kwestia państwa z PSL-u jest dla mnie bardzo taka zdumiewająca, no bo oni przez lata, przypomnę, rządzili z SLD, więc byli taką twarzą lewicową w ostatnich wyborach do Europarlamentu. Nawet można powiedzieć, że bardzo lewicową, mają za sobą wspólne rządy, dwie kadencje z liberałami, a dziś negocjują koalicję z antysystemowym Kukizem, więc bardzo jestem ciekawa, jaki z tego projekt i program powstanie i czy to nie będzie tak, że program będzie powstawał i powstaje w PSL-u w zależności od tego, z kim mają koalicję, no ale okej, okay, no na razie koalicje, potem będą długo trwały rozmowy i negocjacje po stronie opozycji na temat, na temat miejsc, liderów, miejsc na listach, no i i naprawdę trzymam kciuki, żeby się na tym te, wy, te wybory i rozmowy po tamtej stronie nie skończyły, bo ja bardzo chętnie będę rozmawiać o programach wyborczych. Będzie Pani chętnie rozmawiać o programach wyborczych, do nich w takim razie przejdźmy. Platforma Obywatelska, właściwie Koalicja Obywatelska przedstawiła coś, co nazwała sześciopakiem, w tym 500 plus dla najgorzej zarabiających. Chodzi o promowanie pracy. Przybijają Was? No to trochę tak wygląda. Zresztą śmieszy mnie szczerze mówiąc, bo jeśli chodzi o te pakiety takie prospołeczne. To taka trochę mam wrażenie, że to jest imitacja programów Prawa i Sprawiedliwości różni nas tyle, że swego czasu Platforma mówiła, że na takie rzeczy pieniędzy nie ma i nie będzie. Tymczasem my je wprowadzaliśmy, pieniądze znaleźliśmy. Nie przywiązywałabym się na tym etapie do programu Platformy Obywatelskiej, bardzo mi przykro to mówić, ponieważ sam lider tej frakcji no, dość często zmienia zdanie w różnych sprawach. Jednego dnia mówi to, drugiego co innego, więc chyba jeszcze trochę poczekajmy i miejmy pewność, zanim zaczniemy. Dyskutować i porównywać programy, że to, co prezentuje Grzegorz Schetyna, jest wersją ostateczną. Ale na przykład Joanna Augustynowska mówiła dzisiaj, że 500 plus dla najbogatszych nie powinno być. Tak naprawdę, bo niby dlaczego mieliby te 500 plus otrzymywać. Mówiła też, jak my, Platforma Obywatelska, dojdziemy do władzy, to 13 emerytura, dla, 13 emerytura będzie normalnością, wejdzie na stałe i zdejmiemy podatek emerytom. Co by na to? No więc to jest właśnie to, co powiedziałam szanowni państwo Grzegorz Schetyna powiedział, że nic z tego co będzie co zostało dane nie będzie odebrane przypomnę. To było chyba jakieś dwa tygodnie temat Dziś pani poseł z Platformy Obywatelskiej kwestionuje i podważa 500 plus dla wszystkich. No więc dlatego powtarzam, to się u nich zmienia. Każdy mówi co innego. Więc poczekajmy może w końcu jak już jak mówię, dogadają się w sprawie liderów list i koalicji, to Będziemy mieli szansę rozwoju. Czy powinni o dostawać 500, Pani zdaniem? 500, plus to nie jest program socjalny, tylko program prorodzinny. I ja szczerze mówiąc, byłam od początku zwolenniczką. To oczywiście było związane z możliwościami finansowymi, jak wprowadzaliśmy ten program i budżetem Polski po prostu. Ja szczerze mówiąc, od początku byłam zwolenniczką, żeby ten program właśnie tak traktować: prorodzinny, a nie socjalny. Socjalne wsparcie to jest zupełnie inna przestrzeń i tak to powinno wyglądać. Nie przyglądajmy się wobec tego, czy ktoś, prawda jest bogatszy czy mniej bogaty? Zresztą jak wchodzimy potem w takie dyskusje, to się zaczynają dyskusje na temat progów, więc gdzie jest ten próg, od którego już nie powinno być wsparcia, a gdzie jest ten, gdzie wsparcie być powinno. Przyjmujemy, że to program prorodzinny, niesocjalny i tak pozostanie. Grillowaliśmy dzisiaj opozycję, to teraz pogrilujmy partię rządzącą. Opozycja punktuje nasze miękkie podbrzusze, czyli brak reform w służbie zdrowia jest coś na rzeczy, pani poseł. Ja przyznaję, że to jest naprawdę bardzo trudny obszar, i yy, rządzicie cztery lata już zgadza się, ale gdy idzie o, 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 o rządy opozycji, to ja powiem, że nie dyskutujemy, nie rozmawiamy o 8 latach, tylko o niemal 30 rządów liberałów i. Yy, ale wy już jesteście u władzy cztery, trochę czasu jest. Zgoda, parę rzeczy nam się udało zrobić, choćby sieć szpitali, zwiększenie budżetu No, yy, tak naprawdę o 25 miliardów ten budżet. Że to 100 miliardów, konsekwentnie zwiększamy PKB. Ale tego na sorach nie widać, pani poseł? Zwiększamy PKB, no, choćby kwestie związane z leczeniem onkologicznym udało nam się udoskonalić, zmienić. Konsekwentnie będziemy tę ochronę A na zdrowia pomoc na przykład, naprawiać albo dalej. Na pani poseł, która jest bardzo potrzebna, która właściwie umarła. A te sory. Tak, ale Szanowni Państwo, trzeba sobie zdawać sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Oczywiście ogromna jest odpowiedzialność rządu i tego w ogóle absolutnie nie kwestionuję i nie uchylam się od odpowiedzialności. To rząd jest liderem przy reformowaniu i zmianach na lepsze ochrony zdrowia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ta odpowiedzialność za system ochrony zdrowia jest w Polsce dość rozproszona. Przypomnę, że mamy szpitale powiatowe, mamy szpitale wojewódzkie, gdzie to zarządy wojewódzka, wojewódzkie są organami prowadzącymi, no i mamy. Szpitale kliniczne. Więc to jest naprawdę po latach, jak mówię, rządów liberałów i różnych pomysłów na, na te zadania, faktycznie duże wyzwanie. Ale jak mówię, konsekwentnie z deklaracją, że ten budżet i PKB będzie na ochronę zdrowia wzrastać, będziemy ten najważniejszy dla Polaków obszar reformowali i naprawiali. Inny bardzo ważny dla Polaków obszar to jest mieszkalnictwo. Ludzie chcą mieć dach nad głową. I kolejne wasze miękkie podbrzusze. Tylko niespełna 900 mieszkań z programu Mieszkanie Plus. W budowie jest kolejnych 660. No normalnie powala na kolana. No tak, ale tu znowu trzeba przypomnieć, że zgoda. Znowu trzeba przypomnieć jedną podstawową rzecz. Kto w Polsce jest odpowiedzialny za taki obszar mieszkalnictwa, jak mieszkania socjalne panie i poseł, komunalne. Ale cztery lata jest Ale momencik, ale nie zmieniliśmy ustawy o samorządzie gminnym i nie znieśliśmy odpowiedzialności, gdy idzie o samorząd gminny, gdy idzie o gospodarkę mieszkaniową. To dlatego, że te bardzo często bogate samorządy, jak na przykład, Wrocław tak naprawdę nie wywiązywały się z tego zadania na, w takim zakresie, w jakim by to odpowiadało potrzebom mieszkańców. Stąd zrodził się program rządowy, żeby rzeczywiście w tej przestrzeni Polaków wspierać. Jednakże jest to rzecz ekstra. Zgadzam się, zapowiadaliśmy, że będzie realizowany szybciej. Idzie to troszkę wolniej, ale konsekwentnie będziemy to robić. Natomiast przy tym nie można, szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, zapominać o odpowiedzialności, jaką za te część naszego obywatelskiego życia odpowiadają samorządy. We Wrocławiu czeka się na mieszkanie socjalne. Takie przypadki znam, bo tacy ludzie trafiają do mnie na dyżur kilkanaście lat. Czyli to pokazuje, jakie ogromne i wieloletnie zaniedbania mamy w tej przestrzeni. Polska liberalna postawiła na politykę, dla... w której młody człowiek ma sobie pójść po kredyt i kupić mieszkanie na kredyt Polacy i spłacać do końca pani życia. Poseł, bo obiecaliście program Mieszkanie Plusy. 1500 mieszkań wybudowanych i Bidujących. Ale z tego mieszkania się zgoda, będzie więcej, wywiążemy będzie się więcej? i zrobimy wszystko, żeby, żeby ten program był realizowany szybciej. To w takim razie kolejne wasze miękkie podbrzusze. Kumula... A co to tak tylko miękkich podbrzuszach? A no zalety... muszę was podbilować. No taka jest moja rola po prostu. Kumulacja roczników w szkołach. Rodzice są nieźle wkurzeni. No i znowu będę banalna. To także odpowiedzialność samorządu. Ale powiem Wszystko tak, to nie my, no nie, pani ale poseł. Właśnie, proszę pozwolić, panie redaktorze, no bo tak skrótami i to się stanie nieczytelne. W pierwszej kolejności muszę podziękować tym wszystkim samorządom, które rzeczywiście zachowały się odpowiedzialnie, zdając sobie sprawę z tego, że przed nimi trudne zadanie, bo w związku z reformą dwurocznik skumulowany, to nie było nic Oczywiście, że to było wyzwanie i to było przede wszystkim wyzwanie dla samorządów. Dlatego w tym miejscu dziękuję tym, którzy się w tej sprawie odnaleźli, zachowali się odpowiedzialnie. Dzieci w systemie jest tyle samo. Po prostu mniej jest w, w tym okresie podstawówka gimnazjum, no bo gimnazja się skończyły, więcej przechodzi do szkół średnich z trzech klas liceum mamy czteroletnie licea, więc kwestią i takim zadaniem najważniejszym dla gminy było takie zarządzenie i zagospodarowanie nieruchomości, które są przeznaczone do zadań edukacyjnych, żeby rzeczywiście ten trudny okres dzieci skumulowanego rocznika miały po prostu miejsce w różnych szkołach i tu dla przykładu podam Wrocław, który się z tego zadania wywiązał, choć przecież ja i, i prezydent Wrocławia to naprawdę dwa różne światy w różnych sprawach za Szkoły specjalnej będę go krytykować do końca kadencji, ale w sprawie edukacji i rozwiązania problemów z tym skumulowanym rocznikiem, wydział edukacji sobie naprawdę dobrze poradził. W większości, jak to się często mówi, prestiżowych liceów zostały rzeczywiście proporcjonalne, proporcjonalnie zwiększone liczby oddziałów, więc można było. Można było, kiedy na pierwszym miejscu postawiło się po prostu dobro dziecka. Nie do wiary, drodzy Państwo, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Chwali prezydenta z opozycji, prezydenta Wrocławia, za przygotowanie reformy edukacji. Doceniamy. A w takim razie, jeżeli jesteśmy przez samorządowca HAMO, alarmują, że obniżka podatków, mam na myśli PIT, który ma się zmniejszyć z 18 do 17%, oraz e, zdjęcie podatku dla ludzi młodych do 26 roku życia. Zdjęcie PIT-u wpłynie negatywnie na ich budżety. Zdaje się, że w pani Wrocławie będzie 100 milionów złotych mniej w kasie miasta ale w okresie naszych rządów od 2015 w sumie prawie 26 miliardów więcej wpłynęło do kasy samorządu bo właściwie warto przypominać skąd pieniądze w samorządzie głównie rzeczywiście z PIT-u szanowni państwo z państwa podatków prawie połowa waszego podatku wraca z powrotem do tego skarbca miejskiego dotyczy to miast na prawach powiatu a więc przede wszystkim dużych miast i teraz to narzekanie mnie trochę dziwi bo faktycznie z korzystali na naszych dobrych rządach jak mówię prawie 26 miliardów więcej dla tych budżetów samorządowych więc mówiąc krótko z dobrobytu mieszkańców samorządy korzystają więc ja raczej bym oczekiwała nie krytyki tylko wsparcia i gratulacji że tak dobrze rządzimy że Polacy są coraz bogatsi a znowu nawiązując do, do, do tego obniżania podatku to mnie to faktycznie dziwi bo najczęściej w tych wielkich miastach włodarze to liberałowie w w razie tak o sobie mówią, więc krytykowanie obniżania podatków jest rzeczywiście zdumiewające. To Z mojego u w takim razie powstała ta strefa relaksu w Warszawie? Tak jest. O, matko, jeden. Prawie 50% pańskiego podatku wraca z powrotem do kasy miasta, proszę pamiętać, za co, za co samorząd odpowiada. No, nie utrzymuje policji, nie utrzymuje ochrony zdrowia. Właśnie chce na przykład. utrzymywać policję, chce no, ochronę no zdrowia. No właśnie, mówią no więc niech najpierw pokaże, że potrafi się wywiązać z tych zadań, do których jest uprawniony. No Wspomnieliśmy dzisiaj odpowiedzialność. No, za, ich pani na przykład Ale za wspominaliśmy dzisiaj o odpowiedzialności za y, gospodarkę mieszkaniową i z tym w dużych miastach naprawdę bywa różnie. Gdy idzie na przykład o ochronę zdrowia, jak pan wspomina, chcieli wziąć za to odpowiedzialność w takim Wrocławie nie ma właściwie w ogóle miejskiej y, służby zdrowia, nie ma miejskiego szpitala, nie ma miejskich przychodni jest jedna, tylko w której miasto gmina Wrocław ma udziały. Więc naprawdę ta przestrzeń we Wrocławiu już dawno została sprywatyzowana. Pani poseł, sprawy europejskie faktycznie udało się wam Powstrzymać Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, ale on za chwilę wypłynie jako jej wiceszef i dalej będzie nas grillować. A z drugiej strony opozycja mówi, zamienił PiS Timmermansa na Wanderlejen, czyli Niemkę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Rzeczywiście mamy nadzieję na trochę inne podejście, inną postawę, ale to, co to, co dla nas najważniejsze, bo ta dyskusja się toczyła wokół stanowisk, których nie dostaliśmy, a o opozycja i platforma obywatelska swego czasu dostawała stanowiska, to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nasze cele w Unii Europejskiej są inne. Dla nas ważna jest zmiana myślenia o Unii Europejskiej, zmiana dystrybucji podejmowania decyzji i dóbr w Unii Europejskiej, a więc nie podział na Unię dwóch prędkości nie podział stara Unia Nowa Unia nie Unia prawda centrum i peryferyjna. Nie zgadzamy się na to wobec naszych propozycji naszej postawy i naszej wizji Unii Europejskiej szukamy sojuszników to się nam, Udaje, więc jak mówię dla nas zmiana Unii Europejskiej, zmiana podejścia, powrót do korzeni, a nie podział stanowisk i radość z tego, że prawda jeden z Polaków może wkładać żakiecik jakiemuś ważnemu urzędnikowi europejskiemu. Ale to, że Beata Szydło dwa razy przegrała walkę o fotel szefa komisji zatrudnienia musi was boleć. No. Wolało zawsze, was zawsze. To było jest... to drugie podejście. Czy to nie, jest tak, no to że Angela jest... Merkel was z tym oszukała, coś obiecała, a potem przepraszam? Nie, no przede wszystkim wiemy już, że, że jedna z rzeczy istotnych w demokracji też niestety nie miała miejsca w tej dyskusji u progu nowej kadencji Europarlamentu, czyli dotrzymywanie słowa, dotrzymywanie umów, takie kwestie honorowe związane z pewnym obyczajem politycznym, niestety. I to jest właśnie to, na co zwracamy uwagę i to, co chcemy w Unii zmieniać. W takim razie wracamy na. Ostatnie dwie minuty jeszcze do spraw polskich. Schetena mówi, że chce zdobyć 40-45 punktów procentowych. Mało to chyba realne w wypadku platformy. A w Waszym przypadku ile, ile trzeba teraz zdobyć punktów procentowych, żeby rządzić? 45, Panie redaktorze, nie, to nie jest czas na liczenie punktów no procentowych. Ale to ja powiem, odpowiem na to pytanie inaczej. Jestem liderem listy w okręgu numer 3 we Wrocławiu i zadanie które, zadanie, które mi powierzono, polega między innymi na tym, żeby zrobić jak najlepszy wynik we Wrocławiu. Jeżeli w poprzednich wyborach uzyskaliśmy do parlamentu, do Sejmu sześć mandatów poselskich, to ja mam nadzieję, że tym razem będę mogła, jak przyjdę do Pana do studia po wyborach, pochwalić się co najmniej siedmioma. Czyli, czyli każdy pracownik wyznaczyło Pani każdy... cel siedem mandatów? Nie, nie chcę mówić o procentach, chcę mówić o konkretach. Jeżeli mieliśmy, powtarzam jeszcze raz, sześć mandatów, ja zrobię wszystko i będę pracować razem z kolegami, koleżankami na liście na to, żeby przekonywać wyborców w Wrocławiu i okolicznych powiatach, żeby zagłosowało na nas jeszcze więcej osób i żebyśmy mogli pochwalić się większą stawką większą liczbą mandatów poselskich w Sejmie. Pani poseł, dziękuję pani serdecznie. Mirosława Stachowia-Króżecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Wrocławia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Drodzy państwo, a po ósmej w debacie poranka dr Sebastian Gajewski, Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej oraz Mirosław Skowron z Superekspresu. Będzie się działo, będziemy rozmawiali oczywiście o wypadkach w Stoku, jak również o tym, o polityce, czyli po, postaramy się powróżyć przedwyborczo. Drodzy Państwo, jest godzina 7.57. Skakujcie do pracy, włączajcie Polskie Radio 24.